tym odcinku rozmawiamy o ponadprzeciętności, czyli recepta na biznes, recepta na życie, recepta na to, żeby być lepszym we wszystkim, co robisz. Wyobraźmy sobie, że jesteś na Florydzie. Piasek, ciepło, muzyka, w ogóle temperatura wysoka, ocean. Wchodzicie do oceanu, zaczynacie pływać. Pływasz ze znajomymi, z innymi i nagle pojawia się rekin. Co robią wszyscy? Uciekają wszyscy, płyną jak najszybciej do brzegu. Płyną. I teraz pytanie zasadnicze. Co trzeba zrobić, żeby przetrwać? Czy musisz być szybszy od rekina? Nie. Oczywiście musisz być szybszy od kolegi. Dzisiaj w świecie biznesu, czymkolwiek się zajmujesz, nie możesz być przeciętny. Wszystko, co robisz, musi być ponadprzeciętne. Ty ciągle musisz się szkolić, ty ciągle musisz się rozwijać. Ponieważ dzisiaj mamy całą masę przeciętnych ludzi, którzy robią takie czy inne rzeczy. Niezależnie, czy inwestujesz, niezależnie, czy prowadzisz swój biznes, nie możesz poprzestawać na tym, co jest. Bo w przeciwnym razie sięgniesz 50 albo 60 i okaże się, że jesteś z ręką w nocniku. Dlatego, że nie zrealizowałeś swoich celów. A jak możesz zrealizować swoje cele, jeżeli nie jesteś ponadprzeciętny? Ja tutaj podam taki przykład jednej z agencji nieruchomości w Krakowie, która wywarła na mnie duże wrażenie. Agencja pod marką Technokaza, agencja nieruchomości. Tam, co się ciekawego okazuje, każdy pracownik przypisany jest do konkretnej ulicy, do konkretnej dzielnicy. Oni wszystko dokładnie wiedzą o tym rynku. Gdzie ktoś wystawił mieszkanie na sprzedaż, gdzie ktoś coś sprzedał, po jakiej cenie zeszło, po jakiej wystawiono, kto będzie sprzedawał mieszkanie w najbliższym czasie. Czy ty tak samo wiesz wszystko o swoim biznesie? Czy ty tak samo wiesz wszystko o swoich inwestycjach? Czy jesteś specjalistą? Czy się specjalizujesz w tym? Czy się rozwijasz? Nie można dzisiaj być przeciętnym, ponieważ inni cię będą wyprzedzać. Dzisiaj wygrywają tylko ponadprzeciętni. Einstein powiedział, że nie możesz w kółko robić tego samego i spodziewać się innych rezultatów. A więc musisz zmieniać, musisz być kreatywny, musisz myśleć. My inwestując w nieruchomości, zanim zaczniemy wybierać jakąś nieruchomość, musimy dokładnie zbadać rynek. Poznajemy, jakie nieruchomości są, w jakiej cenie się sprzedają, w jakiej można sprzedać nieruchomość wyremontowaną, kto działa na tym rynku, czym się charakteryzują te osoby, które tam inwestują. Dokładnie, totalnie badasz rynek, czyli niezależnie czym się zajmujesz, czy robisz coś dla pasji, czy robisz coś dla sportu, czy robisz coś według swojego hobby, czy prowadzisz biznes, czy prowadzisz przedsiębiorstwo, ty musisz być ponadprzeciętny, ty musisz wiedzieć lepiej, ty musisz rozwijać się cały czas, ty musisz uczyć się, cały czas ćwiczyć. Ja to sam wiem, bo ostatnio dużo biegam. I każdy dzień, w którym poświęcam czas na to, aby przebiec kolejne 5 km, stawiam sobie cele, staram się udoskonalać nawet postawienie stopy, pochylenie ciała, czytam o tym, rozwijam się, pytam najlepszych, co oni robią, że osiągają takie wyniki, że nawet kilometr przebiegają w 3 minuty 40 sekund i potrafią tak 20 km przebiec. Przyjrzyjmy się innym sportowcom, Małysz, Korzeniowski czy Radwańska. Oni, żeby osiągnąć coś w swoim życiu, poświęcili masę czasu, aby stać się perfekcjonistami. Nie wiem, czy interesujesz się piłką nożną, ale na mnie wrażenie wywarł mecz Niemców ze Szwedami w eliminacjach, a właściwie to już nie były eliminacje, tylko rozgrywki grupowe na Mistrzostwach Świata w 2018 roku w wakacje. Tam Niemcy przegrali pierwszy mecz i rozgrywali drugi właśnie ze Szwedami i od tego meczu wiele zależało. Minęła 90. minuta. Sędzia doliczył dodatkowe 5 minut dogrywki i w czwartej minucie, 45 sekundzie dochodzi do rzutu wolnego tuż przy polu karnym Szwedów. Rzut wolny wykonuje Toni Kroos, ale co ciekawego, on nie strzela w światło bramki. Ustawił się murek z zawodników szwedzkich, on podaje piłkę do swojego kolegi, a następnie podbiega, dopiero strzela i trafia gola. Istotne jest to, co gazety pisały na drugi dzień. Napisały, że gdy doszło do rzutu wolnego, to już było pewne, że padnie bramka, dlatego że Niemcy ćwiczyli ten manewr 150 razy. 150 razy ćwiczyli dokładnie ten manewr tam, w tym miejscu boiska. Dlatego, gdy nastąpił rzut wolny, oni mieli bardzo duże szanse, żeby wygrać ten mecz. No teraz pytanie, jak ty podchodzisz do swojego biznesu? Pytanie, jak ty ćwiczysz? Co ty dajesz od siebie, żeby skoczyć stopień wyżej? Czy się rozwijasz?
czy czytasz, czy słuchasz, czy pytasz, czy badasz. To jest bardzo istotne. Ty musisz być ponadprzeciętny, jeżeli chcesz osiągać sukces. A na koniec prezent. Zostawiłem go na dole w opisie. Jest tam link. Kliknij, odbierz prezent. Pozdrawiam cię serdecznie, Wojciech Orzechowski.